tylko owsianka, możecie sobie na noc włożyć do lodówki albo wziąć od razu ze sobą do szkoły. Ona w tym pojemniczku nie wygląda jakoś najlepiej, ale nie o to w tym chodzi. Nie zawsze posiłek musi być idealny, a naprawdę ważne jest, żeby brać ze sobą jedzenko na podróż do szkoły. A takie coś zajęło mi dosłownie 5 minut, więc zawsze ktoś znajdzie na to czas, wystarczy wstać 5 minut wcześniej. Tak, polecam serdecznie. Dzień dobry moi drodzy, witam was z powrotem na moim kanale, z tej strony Patrycja w kolejnym vlogu. Jak już pewnie widzicie po tytule, jest to kolejny travel vlog, ale tym razem nie wyjeżdżam za granicę, nie jeszcze, to dopiero w grudniu, ale mam teraz wolny weekend, więc postanowiłam, że pojadę sobie do Krakowa. Będę jechać do Mai, do mojej przyjaciółki z Instagrama, ale przy okazji spotkamy się też z Natalią, z którą byłam w Londynie. Świat jest tak mały, że ja w ogóle nie ogarniam, co się dzieje. Mamy dzisiaj piątek i ja mam dzisiaj wykłady online. To jest jeden z plusów wykładów online, że mogę sobie na nich być w dowolnym miejscu na świecie, więc w pociągu się będę musiała trochę pouczyć, dlatego biorę też iPada. Tutaj już się spakowałam, mam walizkę i torbę. I w ogóle wspominałam już o tym kilka vlogów wcześniej, ale moja mama przychodzi aktualnie fazę na szydełkowanie. I nieważne gdzie jadę, nieważne z kim się spotykam, ona coś dla nich szydełkuje. I właśnie zarówno jak i dla Mai, i dla Natalii przygotowała takie dwa słodkie baby walenie. Jakby spójrzcie na nie, one są tak urocze, no nie wyrabiam. Mam nadzieję, że im się spodobają. Pociąg mam o 10, więc w Krakowie, jeżeli nie będzie opóźnień, będę o 17. Także liczę na to, że wszystko pójdzie według planu. Tak, i w ogóle dzisiaj spadł śnieg. Pierwszy śnieg w tym roku, a jest połowa listopada. Nie powiem, czy je takie Christmas vibes, coś w tym stylu. Mam tak dobry humor, tęskniłam za jakimiś podróżami. Oprócz studiów online, zabieram ze sobą do pociągu jeszcze książkę. Zaczęłam czytać Paper Towns, to jest moja ulubiona książka, ale pierwszy raz wypożyczałam książkę po angielsku, bo chciałabym się doszkalać w tym języku, to mnie interesuje i w ogóle będziesz tęsknił. Trochę się rozgadałam, ale chciałabym wprowadzić taką luźniejszą formę vlogów, żebyście mnie lepiej poznali, żebyście czuli, jakbyście oglądali moje vlogi na Snapie. Także dajcie znać, co o tym myślicie. Ja tutaj się jeszcze dopakuję i będę lecieć na pociąg. Także zapraszam do oglądania. Po 7 godzinach udało mi się dojechać do Krakowa. This is Maja. Hello. Hi. Słuchajcie, idziemy jeść. Dokładnie. Jest zimno. I czekam na Natalkę. Nie wiem, gdzie ona jest. No nie wpisuję. Jeżeli to oglądasz, odezwij się. Taka tu jest jakość ładna. No właśnie. A jaki ma modro. Patrz, jakość. Albo nie. No jakby to jest spotkanie typu epickie. Zawsze jak jestem w Krakowie, to idę na pizzę do Pizzettopi. Nie wiem, czy jadą tu jakiś inny obiad. Dobra, to ja mam dla was jedną rybki. Boże! Miałyśmy gdzieś wyjść wieczorem, ale skończyło się na tym, że jesteśmy u Mai. Girls Night In. Z Natalią widziałyśmy się ostatnio w kwietniu w Londynie. Teraz w Kraku. Jeszcze muszę do Gdańska przyjechać. Dunki. I czarne spodnie. Czarne. I prawo. Morning besties. Hi besties! Wstałyśmy o 8:30. Wyspałyśmy się i robimy teraz śniadanie. W sensie Maja robi. Robimy placuszki bananowe. Mamy tutaj malinki z kermasu, chyba herbatkę, Maję. I ogólnie to zaczynamy pierwszy taki cały dzień w Krakowie i będziemy iść do szwedzkiej kawiarni. Ogólnie jest dosyć zimno, więc podejrzewam, że będziemy chodzić częściej na jakieś jedzonko. Ale też pozwiedzamy, zobaczymy jakieś fajne miejscówki. Hey.
Bo ja powiem wam, że śmieszne uczucie, kiedy widzicie kogoś pokój na TikToku, a potem do kogoś przyjeżdżacie i widzicie go na żywo i macie takie wow. I co mi się podoba, to pokój Mai. To jest po prostu pokój Mai. Mega mi się to podoba. Nie wiem, czy wiecie, o co mi chodzi, ale po prostu ma takie elementy, które odzwierciedlają ją i ten pokój jest taki jej. Ja się teraz maluję, Maja też się ogarnia i będziemy wychodzić. Nie czujemy takiej presji, żeby wszystko szybko zrobić, a bardziej chcemy, wiecie, tak pogadać, dać sobie live update i w ogóle. Ale mega się cieszę, że tu jestem. Potrzebowałam takiego wyjazdu. Wiecie, nie wiem, jakoś tak studio mnie trochę przytłaczało ostatnio. Katy, nie jest idealnie. Oj, absolutnie nie jest. Idziemy sobie teraz prawdopodobnie po Kazimierzu. Ufam temu, co mówi mi Maja, ale idziemy na kawkę, ale jest bardzo ładnie. Taki party vibe. Siedliśmy w kafe Bakery. Po prostu czuję taki skandynawski vibe. Oj, za mną katar. Zamówiłam kardamonkę z migdałem. Look at this, słodkie filiżanki. Niesamowity klimacik. Robimy taste test. Uwaga. To jest świetne. O matko. Taka świeża, ciepła bułeczka. I jeszcze ona jest tak słodka. Naprawdę to pyszna. Toalety. Chciałam powiedzieć, że Paty, jesteś kochana, jesteś wspaniała. I love you i dziękuję, że przyjechałaś do Krakowa. Buziaczki. Gdzie my jesteśmy? Na Kazimierzu. Okrąglak za nami i tutaj się kupuje zapiekanki. Zapiekanki, tak. Jest taki pchli targ, gdzie są winyle, jakieś takie rzeczy z PRL-u, coś w tym stylu, jakaś taka oldschoolowa biżuteria. Jestem w Krakowie trzeci raz i czuję taki dobry vibe od tego miasta i czuję się zazdrosna, że tu jest tyle fajnych miejscówek i w Gdańsku tyle nie mamy. Ja za każdym razem, jak widzę u Patrycji jakieś miejscówki w Gdańsku, to mam takie, Boże, czemu tego nie ma u nas w Krakowie? No. Więc to jest tak, że się nie doceniamy. Jestem zachwycona, to jest tyle takich małych kawiarenek i podejrzewam, że zaraz się zatrzymamy na jakąś zimową herbatę, bo jest zimno, tak naprawdę jest zimno. Nie wiem, ile razy ja powtórzę się dzisiaj, że jest zimno. Ale naprawdę giga zimno. Niestety nie udało mi się przyjechać do Krakowa na jarmark świąteczny, bo dopiero go budują, więc no trochę sad, nie powiem, że nie. Nie będę narzekać, bo i tak jest fajnie. Jesteśmy w Żarówka Cafe. To jest taka fajna, klimatyczna kawiarnia na rynku. Ona jest taka ukryta. Wyszliśmy z kawiarni i byliśmy na chwilę w tej gerze. Dołączyła do nas Natalia. Hey, Big Trio is back. A teraz idziemy żreć. Jakby nic nowego, dzisiaj cały dzień. Czekam sobie na jedzonko i trochę nas zmoliło. Ja zamówiłam z Natalią carbonarę, bo jakby co innego mogłybyśmy zamówić, like. Dobra. Przyjechałyśmy, jak widać, bez Natalki do galerii. Idziemy do Primarka, bo otworzyli pierwszego Primarka w Krakowie. Przepadłam. Weszłam dopiero co do Primarka, a już mam ochotę wydać wszystkie moje pieniądze. Patrzcie na to, gofrownica z myszką Miki. To jest poster. Było
byłyśmy w Primarku. Pierwszą rzeczą, którą kupiłam, są kolczyki. Takie zwykłe, proste. Nie wiem, czy widać. I kosztowały 9 zł. Następnie mamy świeczkę. Nie będę jej palić w moim pokoju. Bubble. Jest taka prosta. Jest bardzo taka interesowa, też mi się wydaje. Tak. No i 9 zł. To jest taki fajny sklep, żeby zrobić paczkę urodzinową albo jakąś świąteczną. Matching charmsy z mają. Ja bym miała dużo. A ja niebieską. Kosztowało 13 zł. I ostatnią rzeczą jest zestaw do journalingu. I tutaj jest jakby journal, mini pierniczek i długopis. I to kosztowało 22 zł. Także uważam, że to jest mega spoko prezent. Ja kupiłam dwie rzeczy. Zacznę od świeczuszki, która uważam, że jest prześliczna. Terenzowa. Ona ma ładnie wyglądać po prostu. A druga rzecz to jest takie pudełeczko. I będzie na wszystkie moje ładowarki i tak dalej. Też takie dość interesowe. Były różne kolory. Także to jest wszystko. I szaliłyśmy jakoś specjalnie. I było bardzo dużo ludzi. I szybko się zmęczyłyśmy. Hello, mamy niedzielę, właśnie wstałyśmy, jest jakoś po 9:00. Byłyśmy wczoraj tak zmęczone po całym dniu chodzenia, że potrzebowałyśmy się wyspać. Jak widać, nie codziennie wstaję o 6:30. Dzisiaj już wracam do domu i nie powiem, nie cieszy mnie to w ogóle. Ale ogarniemy się i pojedziemy gdzieś na śniadanko, bo jakoś po południu mam pociąg, także jeszcze póki tu jestem, coś zwiedzimy, pójdziemy jeszcze się przejść i jakoś ten dzień minie. Zostawiłam bagaż, bo już nie będę wracać do Mai niestety. I idziemy teraz na śniadanko do Charlotty. I tam się spotykamy też z Natalką. Ale to był tak intensywny czas, że ja musiałam dzisiaj, słuchajcie, zmienić buty, w których na przykład wczoraj chodziłam cały dzień, bo moje stopy out. Mamy te same zestawy i of course biała czekolada i konfitura malinowa. Słyszałam hej no, pierwszy raz w moim życiu. Niesamowite doświadczenie. Gathered by the sea, sand people anxiously. Not once did speak to me when tides came, didn't.